Dziś chciałbym Wam przedstawić kategorię Rally 4. Prawdopodobnie to będzie jedno z najlepszych aut na sezon 2021 w tak zwanej ośce. W kategorii Rally 4 swoje auta wystawił Peugeot, Ford, Opel i Renault. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać najnowszej generacji Peugeota 208. W Peugeocie 208 mamy trzycylindrowy silnik turbodoładowany o pojemności 1199, czyli tak zwane 1.2. Moc tego auta ze zwężką sięga 208 koni przy obrotach 5450. Moment obrotowy, bo to jest najistotniejsze w autach tak zwanych zaturbionych, to 290 Nm, dostępny już od 3000 obrotów. Mega istotna sprawa, czyli hamulce, ważna przede wszystkim przy mocnym hamowaniu i dojściu do szykany albo do skrzyżowania. Z przodu mamy wentylowane tarcze wielkości 33 cm na asfalt i 283 na shooter z czterema zaciskami. Według mnie, moi drodzy, najistotniejsza część i element samochodu rajdowego to zawieszenie. Tutaj w Peugeocie 208 Rally 4 mamy sprawdzonego Olinsa z trzema regulacjami. W porównaniu do poprzedniej generacji, do Peugeota 208 R2, tutaj na asfalt mamy do dyspozycji 17-calowe felgi. Zobaczcie, jak auto wygląda w środku. Do dyspozycji mamy pięciobiegową, sekwencyjną skrzynię sprawdzoną od Sadewa. Skrzynia wspomagana jest dwutarczowym sprzęgłem. Mamy hydrauliczny hamulec ręczny. Mamy również korektor hamowania. W Peugeocie 208 na głównym dashboardzie mamy wyłącznik prądu, zapłon i przycisk startowy. Tu przed odcinkiem specjalnym auto jest wprowadzane w specjalny tryb rajdowy, odcinkowy, tak zwany stage. Auto również posiada tak zwany launch control, czyli procedurę startową. W aucie mamy zastosowaną elektronikę od Magneti Marelli, a na głównym dashboardzie możemy regulować mapy tego auta, również przełączać między trybami asfaltowymi a trybami szutrowymi. Auto się drze, auto chce mnie pożreć, auto mnie atakuje. No dobra, może przesadzam. Aż tak głośne nie jest, ale naprawdę ten dźwięk jest całkiem sympatyczny jak na trzycylindrowe auto. Dzisiaj mieliśmy okazję porównać oba samochody nowego Peugeota 208 Rally 4 i 208 R2 na tym samym odcinku specjalnym, na testach 4-kilometrowego odcinka asfaltowego. Opony takie same w jednym i w drugim samochodzie, bardzo porównywalne warunki, taka sama pogoda, taka sama temperatura. No i okazuje się, że nowy Peugeot 208 Rally 4 jest około 6 sekund szybszy od poprzedniego auta. No to chyba pokazuje, jaki jest postęp w technologii, jak się zmieniło auto i jak dużo zyskuje przez nowe zawieszenie, nowe opony 17-calowe, no i generalnie turbo doładowany silnik, który w wielu przypadkach jest lepszy od atmosferycznego. Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na cykl RSMP. I oby to się stało jak najszybciej.